nasz redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz. Tomku, witaj w ten niedzielny poranek. Kiedy byliśmy dosłownie 2 tygodnie temu w Stanach Zjednoczonych, w rozmowach z naszymi partnerami, z naszymi gośćmi, słyszeliśmy takie przewidywania związane z tym, że poziom przemocy w trakcie tych wyborów albo w następstwie tych wyborów jest dużo większy niż mogłoby nam się wydawać po tej stronie Atlantyku. I moje wówczas podejście było takie z lekkim sceptycyzmem do tych głosów. No, minęły 2 tygodnie. Rozmawiamy w tej chwili dosłownie w parę godzin po próbie zabójstwa Donalda Trumpa. Powiedz, jak patrzysz na to, co już w tej chwili wiemy też z politycznego punktu widzenia. No ja, to jest taki jakiś nieprawdopodobny zbieg okoliczności, ale kończyłem swój felieton do tygodnika Gazeta Polska, w której pisałem o upadku, śmierci liberalnej demokracji. To był jakby drugi nawiązanie już do poprzedniego, w którym też pojawił się wątek Trumpa, którego próbuje się unicestwić za wszelką cenę. Teraz będę musiał go natychmiast znowelizować. Ale ten upadek liberalnej demokracji, która głosiła wolność, a przyniosła cenzurę, która głosiła prawa człowieka, przyniosła w Polsce tortury wobec więźniów politycznych, która głosiła demokrację, a próbuje uniemożliwić Trumpowi start w wyborach na wszystkimi możliwymi kruczkami prawnymi, a na końcu doprowadził jakiegoś szaleńca do tego, mam nadzieję, że tylko szaleńca, że to nie był szerszy spisek, bo o tym może warto też wspomnieć za chwilę, doprowadziła do tego, że próbował zabić prezydenta USA, zabił inną osobę, pewnie przypadkową, i zranił jeszcze kilka innych osób. No, mamy tak naprawdę do czynienia z czymś w rodzaju niedużej, ale jednak masakry. No to jest właśnie moment przełomowy, w którym były rzecznik praw obywatelskich w Polsce toleruje przynajmniej tortury w więzieniach, w którym demokraci mówiący o tym, że należy rozszerzać prawa człowieka, doprowadzają szaleńców do tego, że próbują zabić swoich przeciwników politycznych, którym cenzuruje się internet. Wczoraj mieliśmy przecież taki charakterystyczny moment, kiedy były Facebook, teraz Meta, tak, wycofał się z cenzury wobec Trumpa, prawdopodobnie dlatego, że opuszczają ręce, bo ta cenzura już nic nie daje. Ludzie się od nich odwracają, ale przecież przez lata cenzurowano byłego prezydenta USA, żeby nie mógł się kontaktować ze swoimi wyborcami. No, pojawienie się Muska, który wykupił Twittera, złamało ten monopol na media społecznościowe, ale jest faktem, że jedni mieli prawo kontaktować się jak chcą i głosić i hejtować jak chcieli, a drudzy mogli zrobić wszystko. A teraz do tych wczorajszych wydarzeń. No ja dosłownie kilka minut po tym, jak pojawiły się pierwsze filmiki w social media, zacząłem odsłuchiwać tych strzałów. No nie jestem jakimś specjalistą od broni, no ale zorientowałem się, że prawdopodobnie mamy do czynienia z karabinem snajperskim, i skoro tak wyraźnie słychać strzały, to mamy do czynienia ze strzałami z bliskiej odległości. Widzieliśmy te ogromne ilości ochrony. No i to tak jakby ta ochrona po prostu pominęła coś ważnego. No i te późniejsze zdjęcia potwierdziły, że albo mamy do czynienia z nieprawdopodobną wpadką ochrony, kiedy nie chroni się dachu znajdującego się 100-kilkadziesiąt metrów, będącego idealną platformą do strzału, no to po co jest w ogóle ochrona? Bo ja rozumiem, można nie mieć ochrony, ale jeżeli jest ochrona, to powinna zacząć od zabezpieczenia takiego dachu. Albo ktoś, no już nie chcę mówić więcej, ale dopuścił więcej niż tylko przez przypadek do takiej sytuacji. No po prostu to jest niewyobrażalne, że półprofesjonalny czy nieprofesjonalny morderca wspina się na dach. Przez kilka minut ludzie ostrzegają, że tam może być zamachowiec, a ochrona uzbrojona po zęby w ogóle nie reaguje. No to tego się nie da normalnie wytłumaczyć. To się zdarzyło coś, co wymaga poważnego śledztwa. No, ale tak samo poważnego śledztwa wymagają działania liberalnej demokracji w Polsce. Myśmy byli, obaj byliśmy przecież na poprzednim wiecu Donalda Trumpa, nie tak daleko od miejsca, w którym odbył się ten, i widzieliśmy, jak wygląda ochrona takiego miejsca. No to jest coś, co przynajmniej
Widzieliśmy to w Filadelfii, w innych okolicznościach, w budynku, a nie na zewnątrz, tak jak tutaj. No zresztą widać, że tam tych agentów Secret Service jest dość dużo. Słyszeliśmy tutaj już ze strony naszych gości ze Stanów Zjednoczonych, zresztą w pierwszych pytaniach pojawiały się te kwestie. My za chwilę pokażemy jeszcze Państwu wypowiedź organizatorów konferencji CPAC, Mercedes i Mata Szlapów, którzy na antenie telewizji Newsmax wypowiadali się również na ten temat, no, że te pytania dotyczące tego, co się wydarzyło od strony funkcjonowania Secret Service, z całą pewnością się tutaj pojawią. Ale to jest być może również moment, w którym należy zadać pytania polskim politykom. Mamy polskiego premiera, który całkiem niedawno żartował sobie, mówiąc o tym, że dwóch Donaldów w polityce to za dużo. No myślę, że też bardzo źle zestarzało się zdjęcie, w którym z palców pistolecik przykładany do pleców Donalda Trumpa układa właśnie Donald Tusk. I mamy no całą masę pytań dotyczących, o właśnie, to są te zdjęcia, dotyczących relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ja wiem, że to nie jest w tej chwili jeszcze pewnie moment, żeby rozmawiać o tym, jak ta polityka się będzie układała. Nie wiemy, kto wygra wybory prezydenckie, ale, no, ale mamy coś, co już w tej chwili wiemy na pewno. No, zestarzeje się bardzo źle. Twój komentarz. Znaczy, mamy kolejny fakt, bo jest nielegalnie de facto zdejmowany polski ambasador w USA i wysyłany erzac ambasadora, człowieka, który był współodpowiedzialny za reset Bogdan Klich, bo przecież on był ministrem w czasach resetu, czyli porozumienia z Rosją. No w przypadku Donalda Tuska, no to ta jego niechęć do Trumpa ma oczywiście charakter służbowy, dlatego że Donald Tusk, będąc emanacją polityki Berlina, musi być, nienawidzieć kogoś i nie potrafi tej nienawiści zresztą powstrzymać służbowo, kto jest przeciwnikiem dominacji niemieckiej w Europie, a Donald Trump jest przeciwnikiem takiej dominacji. Tutaj pragnę Donalda Tuska uspokoić, ponieważ ze strony republikanów nie widziałem nienawiści do niego, tylko co najwyżej pogardę, jeżeli się już w ogóle o nim wypowiadali. Ponieważ nikt go serio nie traktuje jako przywódcy państwa. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że jest niesamodzielny i wykonuje tylko polecenia. No ale niemniej to jego pobyt na urzędzie premiera się wygra, Donald Trump będzie degradowała polską politykę w sposób nieprawdopodobny. To zresztą, że on się przyłączył i to wyprzedził w działaniach tych wszystkich ludzi, którzy uważali, że w imię obrony liberalnej demokracji można łamać prawa obywatelskie, można cenzurować, podsłuchiwać, wsadzać do więzień. Donald Tusk stał się jakby pupilkiem tego typu pomysłów, a Polska eksperymentem, jak daleko można się posunąć, żeby system, który się skompromitował, utrzymać w świecie zachodnim. Bo on wraz z kolejnym zwycięstwem Trumpa po prostu upadnie i widać, że ten 900-stronicowy program konserwatystów amerykańskich może doprowadzić do tego, że liberalna demokracja w takiej formie, jak ją znaliśmy, przeminie, czyli postmarksistowska wersja demokracji, czy czegoś systemu ubranego w demokrację, ale ograniczonego. Znaczy, jeśli ludzie źle wybiorą, to tak jak w Iranie, ajatollahowie, tylko ajatollahowie liberalnej demokracji przycinają te wybory i decydują, że jednak ma być trochę inaczej niż wybrali ludzie. Dokładnie takim systemem ajatollahów zaczyna zarządzać się cywilizacja zachodnia, tylko jest to ubrane ku zdumieniu pewnie zdroworozsądkowo myślonych w piórka wolności i demokracja. Z wolnością i demokracją ma to teraz mniej wspólnego. A skutki tego dla słabszych umysłów, mam nadzieję tylko, że dla słabszych umysłów, że nie był to szerszy spisek, widzieliśmy właśnie dzisiaj w nocy. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny, szef telewizji Republika. Mówię, dla mnie, ja ciągle mam w uszach rozmowy, spotkania z naszymi przyjaciółmi, konserwatystami, republikanami ze Stanów Zjednoczonych, którzy mówili nam dosłownie 2-3 tygodnie temu, że poziom tej przemocy w Stanach Zjednoczonych i napięcia jest dużo wyższy, niż może nam się wydawać. Moje odczucie było wtedy takie, że nasz rozmówca być może trochę
trochę przesadza, może patrzy na to z perspektywy zbyt bliskiej. No dziś trzeba pewnie na to spojrzeć trochę inaczej. Maciej Kożuszek, Maćku, są zdjęcia pierwsze, przesłałeś nam je, za chwilę je pokażemy na antenie. Zdjęcia pokazujące Donalda Trumpa, który wsiada na pokład Air Force One. To są pierwsze zdjęcia po tym zamachu, za chwilę je pokażemy. Maciej Rusiński wspominał o perspektywie konwencji. Konwencja Republikanów rozpoczyna się w poniedziałek. Na czwartek planowane jest wystąpienie Donalda Trumpa. Już słyszeliśmy takie głosy, że Donald Trump ze strony jego kampanii nie może doczekać się występu na tej konwencji. No tak, Donald Trump generalnie, w przeciwieństwie do prezydenta Bidena, to nie jest ktoś, kto stroni od występów publicznych. Rzeczywiście Maciek Rusiński miał rację, że bardzo sprawnie przeprowadził swój brak obecności w mediach, przede wszystkim po tym, jak głównym bohaterem stał się Joe Biden, ale bohaterem negatywnym z racji na swoje zdrowie i z racji tego, że nagle publicznie wszyscy... To te zdjęcia, sorry, to jest wysiadający Donald Trump z Air Force One. Kontynuuj, proszę. Tak, jak już widzimy, Donald Trump też zależało mu pewnie, żeby się pokazać, że jest w dobrym stanie. No i tutaj jest też taki aspekt tego, patrząc na te zdjęcia nawet tego zamachu. Ci ludzie, którzy usłyszeli przecież strzały, większość z nich zareagowała instynktownie i zaczęli się kulić. Natomiast widać po nich także, że zaczęli patrzeć, co stało się z Donaldem Trumpem. Ktoś mówi, powie, pewnie lewicowo-liberalne media powiedziały, no tak, bo to jest kult i to jest ich mesjasz i tak dalej, ale to są ludzie, którym naprawdę na Donaldzie Trumpie zależy. Tak? Joe Biden ostatnio mówił o tym, że miał wspaniały wiec w Wisconsin, tylko że tam ludzie trzymali takie napisy: Joe, lepiej odejdź, tak? To znaczy lepiej zrezygnuj, a Joe Biden mówi, że była wspaniała atmosfera. Może nie zwrócił uwagi. Natomiast to też jest taka strona tego, to znaczy to w tej całej tej polityce, jak czytamy, przepraszam, że tak, to taki abstrakcyjny trochę, ale też o takich rzeczach trzeba powiedzieć. Jak się czyta książkę Ann Applebaum, która próbuje wyjaśnić, dlaczego PiS w Polsce doszedł do władzy, a w Stanach Trump, to tam się przekonujemy, że nagle nie wiadomo skąd pojawił się na świecie populizm, prawda, i wtedy ludzie zgłupieli i zaczęli głosować na Trumpa, i stąd jest ta, no, absurdalna narracja, która mówi, że jeżeli usuniemy ten katalizator tego populizmu, czyli Trumpa, albo Jarosława Kaczyńskiego, albo kogokolwiek innego, w Polsce też mieliśmy przecież satyryków, którzy mówili o tym, prawda, że życzą Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby jak najszybciej odszedł. To jest normalizacja takiego języka, ale to jest oczywiście absurdalna wizja, bo takie wiece pokazują, że Trump, obojętnie jak robi to sprawnie, obojętnie za co nie można by go krytykować, a ja często to robiłem, szczególnie po tych wyborach w 2020 roku, to reprezentuje część Ameryki, która przez bardzo, i to też widać, jak był traktowany Joe Biden i jego różne zniedołężnienia, jest traktowana jak w tej dewizie Tomasza Lisa, to znaczy ludzie nie są tacy głupi, jak się wszystkim wydaje, są dużo głupsi. No tylko że skończyło się to tak, że rzeczywiście Hillary Clinton w 2016 roku, która była predestynowana przez wszystkich do tego, że teraz ona jest w kolejce tych, którzy grupy trzymającej władzę, jakby to powiedzieć tak troszeczkę potocznie, no przegrała z tym Donaldem Trumpem, z którego wielu się śmiało, i myślę, że z tej paniki też tak wynikają te postawy. No znowu, nie znamy motywacji tego zamachowca. Tak? To pamiętajmy, na Geralda Forda zamachu dokonywała kobieta związana z sektą Mansona. Są też po prostu wariaci na tym świecie, oprócz ludzi bardzo zaangażowanych politycznie. O tym się będziemy przekonywali. Natomiast fakty są też, Maciek Rusiński moim zdaniem słusznie zwrócił na to uwagę. Jak teraz prowadzić tę kampanię? No mówię, te tweety Joe Bidena, które jak się wejdzie na X-a dzisiejszego i zobaczy, co pisał, to był tam Donald Trump w centrum naszego celownika, będziemy mówili, czym Donald Trump grozi i tak dalej, i tak dalej. No i cóż teraz? No trzeba wymyślić chyba troszeczkę jakąś... No jakoś ten, przepraszam, odnieść się do tego, co się zrobi. Za chwilę pokażemy wypowiedź Sebastiana Gorki, jednego z byłych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych wówczas, Donalda Trumpa, ale Macieja Rusińskiego poproszę jeszcze rozwinięcie myśli tej, którą już jakiś czas temu wygłosił. To znaczy przed nami
konwencja, konwencja republikańska, która ma potwierdzić i potwierdzi Donalda Trumpa jako kandydata na prezydenta. To takie wydarzenie, do którego cały amerykański konserwatywny świat bardzo mocno się przygotowuje. To może być bardzo ciekawa rzecz z dwóch powodów. Raz, że automatycznie konwencja, która zaczyna się jutro, no, tam energia będzie, no, że tak powiem, potocznie czy ulicznie, no, przebijała przez dach. Ale trzeba to też zestawić z potencjalną konwencją demokratów. Ona prawdopodobnie będzie bardzo ponura, bo załóżmy, że Joe Biden się utrzyma, oddali ten, powiedzmy, ten pucz wobec swojej osoby, pucz wewnętrzny, pucz demokratów, tak to nazwijmy, no to ta konwencja będzie, tam jest bardzo w tej chwili trudno pobudzić jakiś w ogóle entuzjazm od wewnątrz demokratów w ich własnej partii wokół kandydatury Bidena. Myślę, że jeżeli nawet w tej chwili Joe Biden już tracił do Trumpa w sondażach jeszcze przed debatą, po tej katastrofalnej debacie Bidena, te sondaże, czy ta strata Bidena do Trumpa powiększyła się, no co jest, no, spodziewanym rezultatem, po konwencjach partyjnych, jeżeli załóżmy, że Joe Biden przetrwa, no to ta zapaść Bidena może być tym bardziej większa, bo ten kontrast między tymi konwencjami może być naprawdę dramatyczny. Chyba że no, u demokratów dojdzie do tej wymiany kandydata. Przy czym jeżeli tam dojdzie do wymiany kandydata, to nie będzie bezkosztowne. No, to będzie bardzo też poniekąd brutalne. To automatycznie tam będzie musiała być przeprowadzona pewna, no, szybka rywalizacja. Joe Biden łatwo nie odejdzie. Pewne, powiedzmy, kręgi partii będą się czuły poszkodowane, no przede wszystkim otoczenie Bidena będzie się czuło poszkodowane, rozłam w partii będzie, więc tak czy inaczej jest to bardzo ponury scenariusz dla demokratów. Jedna taka, może tylko taka rzecz, taka bezpośrednio namacalna, poniekąd to może pokrzyżować Trumpowi trochę kampanijne eventy, no bo można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że może zacznę od tego, że takim sztandarowym elementem kampanii Trumpa były właśnie wiece otwarte na powietrzu, gdzie zbierało się dość dużo ludzi, przede wszystkim dużo więcej niż w przypadku Bidena. No i tam te wiece były dość żywe, takie animowane. Trump z reguły lubi zabawiać tłum. No, w tej chwili prawdopodobnie będą wiece, powiedzmy, otwarte, będą ograniczone, bo ewidentnie tutaj ktoś zawalił ze strony Secret Service, zanim to się wszystko rozegra, zanim ktoś to zbada czy wyjaśni. Jakieś na pewno większe środki ostrożności będą w to włączone. Prawdopodobnie wiece Trumpa być może będą ograniczone tylko do zamkniętych sal, co trochę będzie go to kosztować. Ale net-net, no strata, potencjalna strata taka wizerunkowa demokratów jest tutaj dużo większa, jeżeli chodzi o przyszły bieg tej kampanii. Dziękuję, Maćku. Zostań z nami, jeśli możesz. Nie wiem, jakie są twoje plany. Domyślam się, środek nocy, więc plany takie, że jutro jest poniedziałek. Pewnie jedziesz do pracy, ale jak długo z nami możesz zostać, to bardzo cię proszę, zostań. Przypomnijmy, jeśli ktoś budzi się dopiero teraz, jeśli nie wie, co wydarzyło się w nocy, popołudniem czasu amerykańskiego, to przypomnijmy, jak wyglądała próba zabójstwa, zamachu, czy zamach nieudany na prezydenta Donalda Trumpa. Wiemy o jednej ofierze na pewno, jedna osoba nie żyje, która została postrzelona tam na miejscu. Wiemy o dwóch, może trzech osobach, które są ranne i wiemy o tym, że sam zamachowiec został zastrzelony. Tak wyglądały te sceny. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Over. Jump shot. Yeah. Hold on. Are you ready? Honey? Move. Move.
Z nami jest również Aleksander Wierzejski. Dzień dobry, witaj Olku. Dzień dobry. Z naszej redakcji międzynarodowej. Maciej Kożuszek, szef redakcji Międzynarodowej Gazety Polskiej. Jest z nami w Nowym Jorku Maciej Rusiński, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Aleksander Wierzejski przyglądał się dzisiaj rano reakcji polskich mediów. My skupiliśmy się na tym, co piszą, przepraszam, media amerykańskie. Za chwilę zresztą pokażemy okładkę New York Timesa, która jest, no... Zresztą to zaraz zobaczymy, jaka ona jest, ale powiedz, jak na sprawę reagowały, przepraszam państwa, bardzo polskie media. Relacje ułożyły się mniej więcej według linii politycznych. Ci, którzy uważają, przekładają sobie polską sytuację polityczną na amerykańską, więc Trump jest przeciwko nam, my jesteśmy z Bidenem i tak dalej, pisali, że to jest na przykład incydent, przekładając słowo angielskie incydent na polskie incydent, sobie zdarzenie bez wielkiej wagi. Pisali, że w Radiu Z na przykład napisali, że Donald Trump machał pięścią w powietrze, tak? No, gest pokazujący, że żyje, że nie pokonali mnie, został przedstawiony w mediach jako machanie pięścią. Wygrażanie, tak? Mogła być przemoc. Mogła być przemoc. Niewerbalna. Tak. Ja w CNN, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale w CNN słyszałem właśnie taki komentarz, że pani powiedziała, że w takiej sytuacji jak Donald Trump mówi fight, mówił słowo, no też jak rozumiem, jakby nie damy im się, tak, czy coś w tym stylu, no powiedziała, to nie jest dobry język w tym momencie, czyli było wydarzenie, ale generalnie problemem jest Trump, który, jak wiadomo, prowokuje do przemocy. Ja spytam jeszcze Macieja Rusińskiego o to, bo to jest bardzo ciekawe jeszcze z jednej perspektywy. Całość tej debaty, która się odbywa w Stanach, przynajmniej po stronie ruchu wspierającego Donalda Trumpa, zamyka się w takim sformułowaniu too big to rig, znaczy zbyt, że ten ruch ma być albo jest zbyt wielki, żeby móc oszukać. To jest odniesienie do tego, jak wyglądało liczenie głosów w wyborach, jak wyglądały w ogóle wybory, poprzednie wybory, w których Joe Biden wygrał. No, w tym sensie zamach na prezydenta, w którym no, on wstaje, to jest przecież obrazek, który będzie na wszelkie możliwe sposoby powtarzany, opisywany, no, stanie się, już stał się częścią historii. Ten wstający po zamachu prezydent Donald Trump, który gestem, który amerykańskie media nazywają właśnie fist pump, czyli no właśnie taką pięścią, która pokazuje, walczymy dalej, będzie elementem budowania właśnie tego ruchu większego niż to do tej pory mogło się wydawać. Maćku, twój komentarz też do tego, jak podchodzą do tego media liberalne. No, mówił o tym i tutaj Maciej Kożuszek i Olek Wierzejski. Więc może dwie sprawy, no, na pro i kon. Poniekąd tak, poniekąd no, obrazek jest już historyczny i on być może raczej przysporzy Trumpowi kilka głosów. Jest oczywiście ta pula tych niezdecydowanych wyborców. Przy czym no, nie można też nie doceniać zabetonowanych podziałów politycznych i już takich utwierdzonych obozów. Te przesunięcia nie muszą być wcale aż tak dramatyczne. Przy czym no, wystarczy, tak naprawdę kampania w USA rozbija się o te, powiedzmy, o te kilka procent, 10% tych niezdecydowanych wyborców. No, to przesunięcie może być dla Trumpa korzystne. Być może to jest to, co w tej chwili w ogóle według obecnych sondaży, no, on tą przewagę ma. On w tej chwili, Trump, mówimy, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, według sondaży Trump je wygrywa z ponad, no, trochę lekko ponad 300 głosów elektorskich na te 270 wymaganych. Co może tutaj wspierać Trumpa? Od, powiedzmy, kilku miesięcy jest w ogóle coś bardzo ciekawego w amerykańskiej polityce, bo zawsze krążyła taka mantra, i to już tak było ubite, pewien taki schemat, że demokraci są partią mniejszości etnicznych, młodych, szczególnie powiedzmy tam latynosów czy afroamerykanów.
Amerykanów. W tej chwili oczywiście no, nie można się spodziewać, że większość Afroamerykanów będzie głosowała na Trumpa, ale od jakichś kilku miesięcy oni wręcz, no, trend jest no, ku Trumpowi. Trump w tej chwili ma największe poparcie wśród Afroamerykanów, jakie miał jakikolwiek republikański kandydat od bodajże chyba 60 lat. Przy czym to i tak jest no, 20%, to nie jest większość. Ale ten trend jakby jest cały czas na korzyść Trumpa. Bardziej nawet dramatyczny trend jest wśród Latynosów. Ci no, chyba już nawet w większości popierają Trumpa niż Bidena. Jest to duża zmiana wobec tych wyborów 4 lata temu. Taki powiedzmy image takiego no, kogoś deptanego, targanego, to jest wręcz coś, co no, Trumpowi sprzyja i to dodając do takich elementarnych rzeczy, jak sam fakt, że kadencja Bidena, jego dorobek jego pierwszej kadencji jest w ogóle fatalny, jeżeli mówimy o takich codziennych, namacalnych problemach amerykańskich. Mówimy tutaj o kosztach życia, inflacji, o przestępczości, o tym w ogóle, o rozkręceniu tego kryzysu migracyjnego, który Biden robił dla pobudek czysto politycznych i też trochę ideologicznych, ale to się oczywiście, jak wiemy, skończyło fatalnie, ale to się też kończy fatalnie w takim właśnie bardzo takim namacalnym wymiarze, że ci nielegalni migranci są zwożeni do dużych miast i to też na północy, nie tylko w południowych Stanach. I tam oni są lokowani w dzielnicach, w których następnie władze miasta ograniczają serwisy, które do tej pory tamci lokalni mieszkańcy, z reguły mówimy tu o biedniejszych dzielnicach i też o tych właśnie mniejszościach, które tam mieszkały, ale już no, były tam ustatkowane. Tam są odbierane serwisy po to, żeby no, no, w jakiś sposób no, zaopiekować się tymi migrantami, no bo trzeba się nim w jakiś sposób zaopiekować. Ale to są wszystkie takie trendy, które sprzyjają Trumpowi. No więc to może tym bardziej jakby dołoży do tego i przy takich marginalnych przesunięciach net-net wszystko jest jakby no, tutaj na korzyść Trumpa. Oczywiście jak to się rozegra, no to musimy poczekać, musimy zobaczyć jak... No dobrze, a powiedzcie jeszcze, bo to chciałem też uzyskać opinię od was. Maćku, za chwilę też o to spytam Macieja Kożuszka. Na ile sprawa wymiany kandydata Partii Demokratycznej jest realnym scenariuszem? Wspomniałeś o tym, że nawet jeśli do tego dojdzie, to nie odbędzie się to bezkosztowo. Co to znaczy? My z jednej strony słyszymy, że na to musi zgodzić się Joe Biden, z drugiej wreszcie strony słyszymy, że formalnie jeszcze tym kandydatem nie jest, choć przecież formalnie nim jest. Jak to wygląda? Najpierw poproszę Maciej Rusiński i zaraz Maciej Kożuszek w tej samej sprawie. Poniekąd Biden już jest tym kandydatem, bo Biden domknął sobie prawybory i ma już wszystkich zgromadzonych delegatów. Formalne nominowanie tego no, oficjalnego kandydata odbywa się podczas konwencji, kiedy ci już zgromadzeni delegaci jakby oficjalnie odhaczają, że tak, to jest nasz, no, nasz nominat. No, żeby takim praktycznie no, decydującym momentem byłaby właśnie konwencja, jeżeli chodzi o wymianę kandydata, w tym sensie, że Joe Biden musiałby się zgodzić, musiałby jakby uwolnić, jak to się tutaj mówi, tych swoich delegatów i konwencja byłaby otwarta. Doszłoby do takiej no, tak zwanego open convention, tam w trakcie konwencji byłby wybrany nominat. Oczywiście jest jeszcze droga, że Joe Biden może się wymiksować już po konwencji, wtedy DNC, czyli ten Democratic National Committee wybiera jakby kandydata. No, przy czym to by oznaczało pewną wojnę. Raz mówiliśmy tutaj o rywalizacji wewnątrz partii. No, byłoby to też no, bardzo niedemokratyczne wobec całej bazy demokratów, ale no, jeden podstawowy fakt, Joe Biden nie chce się zgodzić, żeby odejść. No, on tutaj jest bardzo zdeterminowany, animowany, mimo że ledwo oddycha, że tak powiem. Joe Biden nie chce się zgodzić, czy tak zwany drużyna, zespół, który jest za nim, wreszcie jego żona Jill Biden, która tutaj wskazywana jest jako ta osoba. Jeszcze tylko jedna rzecz, myślę, warta dodania. Bo co się stało już jasne i oczywiste dla wszystkich, że Joe Biden po prostu nie jest w stanie sprawować urzędu prezydenta przez następne 4 lata. No to jest jakby jasne. Te wszystkie nawet te wszystkie deliberacje i szczegółowe analizy, czy on potknie się na jakimś wystąpieniu, czy nie, to staje się poniekąd już nawet drugorzędne, bo tutaj jawnej, takiej no, oczywistej drogi dla niego do prezydentury nie ma. Demokraci tak czy inaczej, mówimy tutaj o partii, prawdopodobnie są zmuszeni pchać Kamalę Harris,
czy to się komuś podoba, czy nie, bo nawet jeżeli, załóżmy, jeżeli Joe Biden nie zrezygnuje, no to i tak są zmuszeni płacić Kamale Harris, bo jest oczywiste dla wszystkich, że Joe Biden, załóżmy, że gdyby hipotetycznie wygrał te wybory, no to i tak długo, że już tak mówię, mówiąc brzydko, nie pociągnie, że Kamala będzie tym prezydentem, więc trzeba tutaj stawiać Kamalę. Poza tym Kamala może być takim próbą takiego wyciągnięcia jej od Bidena w ten sposób, żeby ułatwić tą tranzycję w kierunku nowego kandydata, ponieważ czasu jest bardzo mało i no, czołowy argument przemawiający za Kamalą, partyjne fundusze zebrane na kampanię, do których Kamala ma automatyczny dostęp. Każdy inny kandydat nie miałby takiego łatwego dostępu, bo byłaby to inna kampania i reguły nie pozwalają na takie łatwe, powiedzmy, przesunięcie tego, chociaż oczywiście byłoby to jakoś tam zorganizowane z jakimś tam poślizgiem. Bardzo dynamiczna kampania, dużo rzeczy tutaj się dzieje. Maciek Kożuszek, czy twoim zdaniem mówimy o realnym scenariuszu zmiany kandydata demokratów na prezydenta, czy nie? Znaczy nie, scenariusz jest realny. Jeżeli obstawiamy, ja należę do tych, którzy od początku po tej debacie obstawiali, że nie nastąpi ta wymiana, dlatego że Joe Biden już kiedyś rezygnował z ubiegania się o prezydenturę kilka razy. Wtedy Jill Biden bardzo miała duże pretensje do mediów, że źle potraktowały i teraz ta sytuacja jest właśnie paradoksalna o tyle, że w to, że ta wymiana jest jeszcze realna, przede wszystkim wierzą amerykańskie media, które zawsze sprzyjały Joe Bidenowi, które stworzyły w ogóle tą zasłonę niewiedzy wokół tego, jak wygląda faktyczny stan Joe Bidena i jak wygląda jego codzienne funkcjonowanie. W ogóle skandaliczne jest to, że obrońcy demokracji, którzy mówią, jeśli Trump wygra, to będzie katastrofa, bo wszystko się zawali, wycofa USA z NATO i tak dalej. Dzisiaj nie zadają pytania tego, o którym mówił Maciek Rusiński, to znaczy nawet w tym wywiadzie Georgia Stephanopoulosa, który miał być takim odbiciem się Bidena od dna, gdzie miał sobie rzekomo lepiej poradzić. Główne pytanie było takie, no a co jeżeli pan nie da rady pokonać Donalda Trumpa w wyborach? No, ale wszyscy zapominają, że to jest prezydent, który ma dostęp do największego, na pewno najskuteczniejszego arsenału nuklearnego na świecie, który jeszcze ma kilka miesięcy na tym stanowisku, no i być może jeszcze drugą kadencję przed sobą, ale no, zanim zaczniemy rozmawiać o tej drugiej kadencji, to czym my mamy tutaj do czynienia? I to jest cały ten problem i w tym sensie to, o czym mówił redaktor Sakiewicz, czyli że liberalna demokracja kończy w taki sposób dosyć absurdalny. No to też jest pokazanie tego, tak? Czego by nie mówić o Trumpie. Trump chodzi na galę UFC, tam siedzi do drugiej nad ranem, rozmawia z ludźmi, którzy tak samo jak on siedzą, jest cały czas, może być nagrywany tysiącami komórek. No, z Joe Bidenem mamy do czynienia tak, że jego, jak ostatnio była na jednym z takich jego publicznych wystąpień, gdzie wziął jeszcze raz mikrofon i coś chciał powiedzieć i nagle wszystkie pomocnice jego z Białego Domu zaczęły biec w stronę kamer, żeby nikt nie kręcił. Żeby nikt nie kręcił tego, jak prezydent coś chce jeszcze powiedzieć, co jest dosyć dziwną sytuacją. Dlatego ja uważam, że mamy do czynienia z taką grą na przeczekanie, którą prowadzi rodzina Bidenów. A problem polega na tym, jak powiedział jeden z kongresmenów, nieoficjalnie, bo to też jest problem w Partii Demokratycznej, że mało jest odważnych jeszcze, którzy chcą powiedzieć otwarcie, wymieńmy Joe Bidena. Nikt nie chce być tym pierwszym, który pchnie Cezara w plecy. A Cezar w tej sytuacji mówi, no to może ja doczekam do tego czasu, jak ci wszyscy, co chcieli mnie pchnąć w plecy, żaden z nich się nie odważy i już wtedy będzie za późno. Więc, no tak, bo tu jest jeszcze zegar i czas ma istotne tak. Znaczenie. Oleg Wierzyński... Jak demokratów pod koniec sierpnia, więc to zostało 6 tygodni, może 5, więc rzeczywiście w tym czasie trudno cokolwiek ustalić. Pamiętajmy, że ostatni szczyt NATO, prawda? Śledziliśmy, amerykańska prasa opisała go w ten sposób, że było to przygotowanie NATO, by wytrzymało Trumpa. Ten był cały czas, w każdym prawie tekście były sformułowania mówiące o tym, że oto szykujemy się, żeby NATO było antytrumpowe albo Trump-proof. A jakby ten Trump, zamiast być człowiekiem, który rzeczywiście faktycznie wzmocnił NATO, tak, domagając się od sojuszników wpłacania na obronę, był kimś, kto go rozmontuje, kto go rozłoży, jakieś takie spekulacje, czy jak przyjdzie Trump, to zamknie NATO, zniszczy, rozwali. No przecież
to nie ma kompletnie żadnego pokrycia w rzeczywistości. No, zwłaszcza, że końcówka tej kampanii, tej konferencji i końcówka szczytu NATO, gdzie cały świat zastanawiał się, co się wydarzy, no i się okazało, że prezydent Stanów Zjednoczonych wychodzi i wali gafę po gafie i to takie, no, które naprawdę każą po prostu zadać pytanie, o co chodzi. Później długie oczekiwanie na konferencję prasową i wygląda na to, że to jest jeszcze jeden dodatkowy problem, z którym tutaj mamy do czynienia. Mamy kolejny fragment wypowiedzi, która padła w pierwszych minutach, w pierwszych godzinach na antenie telewizji Newsmax. O ile dobrze tutaj odczytuję komunikaty z naszej reżyserki, jeśli tak, to bardzo proszę o to ten materiał. To w jakiś sposób uruchomiło tego strzelca, który, jak wiemy, już jest martwy. Pamiętajmy jednak, że zginęła niewinna osoba. Niewinne osoby zostały poważnie ranne i musimy o tym pamiętać. To mogło być nawet bardziej zdarzenie, mogło być więcej rozlewu krwi. Stoimy przed bardzo poważnymi problemami. Secret Service, który ostatecznie odpowiada przed Białym Domem, musi udzielić odpowiedzi. Dlaczego pozwolili, żeby budynek w odległości, z której można oddać strzał do osoby, która będzie następnym prezydentem USA, był niezabezpieczony? To jest oburzające, żądam odpowiedzi na to. To nie jest tak, że Biały Dom ma czyste ręce w sprawie Roberta Kennedy'ego i innych. Chcę wiedzieć, kto podjął decyzję ograniczającą ochronę Donalda Trumpa. Chcę znać te nazwiska i uważam, że pierwszy raz w kadencji prezydenta Joe Bidena ktoś musi w końcu ponieść konsekwencje. To wypowiedź Mercedes i Matta Schlappów, małżeństwa, które kontroluje, jest gospodarzami konferencji CPAC, konferencji bardzo ważnej dla, tradycyjnie od lat ważnej dla środowiska republikańskiego, ważnej w ostatnich miesiącach i w ostatnich latach również ze względu na to, że CPAC opuszcza granice Stanów Zjednoczonych. To jest konferencja, która odbywa się również w innych miejscach świata. To zdjęcia, które widzieliśmy, i ta wypowiedź Matta Schlappa na temat Secret Service właśnie, dzięki uprzejmości telewizji Newsmax. Olku, to rzecz, o której już rozmawialiśmy, nie było cię jeszcze z nami. No jest cała masa pytań dotyczących właśnie tego, o czym Matt Schlapp mówił. No, to jest kwestia odpowiedzialności. Mówił w tej wypowiedzi, że chce poznać nazwiska, chce poznać ludzi, którzy podjęli decyzje, które doprowadziły do tego właśnie, co widzimy. To jest w ogóle ważna sprawa i przypomnijmy sobie nasze tutaj polskie relacje. Pamiętamy premiera Mateusza Morawieckiego, wokół którego również była nakręcona i dalej jest taki mechanizm szczucia w internecie, szczucia w mediach, i ten człowiek przez kilka miesięcy nie miał ochrony za służby ochrony państwa, mimo że teoretycznie mu się należało. Pamiętamy, jak tą ochronę dostał Donald Tusk, mimo tego, że wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj mieliśmy sytuację, w której rzeczywiście na linii strzału był człowiek na dachu zgłaszany. Możemy tylko spekulować, czy służby nie myślały, że to ktoś od nich, ale bo może jest kilka służb, które pilnują Donalda Trumpa. Tak czy inaczej, wielka luka w bezpieczeństwie, która mogła mieć kolosalne konsekwencje. No bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ta kula przeleciała 15 mm w lewo, tak? Bo zdaje się, że to w prawe ucho dostał. Więc no, prawie na pograniczu wojny domowej stawiałyby to państwa Stany Zjednoczone. Pytania dotyczące napięcia politycznego w USA to są pytania, które się pojawiają. Tadeusz Antoniak, szef klubów Gazety Polskiej w Stanach Zjednoczonych, jest z nami. Tatku, czy my się słyszymy, czy my się widzimy, powiedz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię. Na co dzień mieszkasz w Filadelfii. W Filadelfii poprzedni wiec Donalda Trumpa w tych okolicach, no ten był nie w samej Filadelfii, no powiedzmy ze 2 godziny drogi samochodem od ciebie. Powiedz, jak odczuwają Polacy to, co się wydarzyło, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, ci, którzy mogą głosować w wyborach amerykańskich, obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia. Wprawdzie nasza miejscowość jest właściwie prawie 5 godzin do Butler na zachód. Jak odczuwają
To jest było wydarzenie. No, kontaktowaliśmy się szybko, na bieżąco. Ameryka jeszcze, jak państwo widzicie, jeszcze śpi. Obudzi się zupełnie w innej rzeczywistości. Dopiero wtedy chyba zaczną się komentarze, bo Polska, Europa już się budzi w innej rzeczywistości. Generalnie też pokazuje, jak Pensylwania jest ważnym stanem, tak jak była ważnym w 20 roku, jak była w 16 roku i teraz również w tej kampanii wyborczej jest ważna. Ta miejscowość jest właściwie dokładnie w tym pasie rdzy, sławnym pasie rdzy, gdzie też mieszkają i Polacy w trzecim pokoleniu. Tam są polskie parafie, polskie miejsca, tam gdzie Polacy, polscy robotnicy pracowali. I ten zamach też nieprzypadkowo chyba stał się w Pensylwanii. A skutkiem jest pierwsze komentarze wśród tu działaczy polonijnych u nas w Pensylwanii, moich przyjaciół, kolegów, znajomych, są takie, że ta kampania nienawiści, to zresztą i redaktor Wierzejski już wspomniał, jest porównywalna z tą, co się dzieje w Polsce. Ta nagonka nazywania partii republikańskiej faszystowską partią, to jest takie delikatne określenie, ale wiele innych jeszcze epitetów, które są, działają na wyobraźnię ludzi, przyniosła takie skutki, które się wydarzyły parę godzin temu. Niestety, to jest tragedia. Jesteśmy w szoku. Mamy nadzieję, wiemy, że dzięki Bogu, że prezydent czuje się dobrze i też pierwsze komentarze, to co rozmawiamy i to, co już dążyłem przeczytać, trzeba to rozpatrywać właściwie, może nie chcę, żeby to dziwnie zabrzmiało, ale w kategorii naprawdę cudu. Cudu opatrzności Bożej, pewnego działania. Porównuję to też z tym między innymi z momentu przybycia prezydenta na Marsz dla Życia, na którym byłem i widziałem jego zachowanie prezydenta i szczere odczucia do chrześcijan, którzy wtedy tak licznie, nawet mimo pandemii, byli zgromadzeni w Waszyngtonie. Także trzeba się modlić o to, żeby ta kampania się skończyła. Już nie było żadnych takich wydarzeń. Miejmy nadzieję, że teraz służby zaczną pracować też dobrze. Właśnie to jest znamienne. Znamienne jest to, że ktoś informuje, że jest człowiek z bronią i to zostało niewysłuchane. A wiem, że amerykańskie służby są bardzo profesjonalne. Nieraz się zresztą przekonałem przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie również służby amerykańskie obsługują jego bezpieczeństwo. To jest sprawdzony każdy cal ziemi. Snajperzy Secret Service są na dachach pobliskich w dużym promieniu. Tutaj jest snajper bandyta i niestety nie został zlokalizowany. Tatku, powiedz, jeśli słuchają nas, jeśli oglądają nas, a wiemy, że ogląda nas bardzo wielu Polaków w Stanach Zjednoczonych, jeśli chcieliby się włączyć w jakiś sposób w działania klubów Gazety Polskiej w Stanach Zjednoczonych, powiedz, jak powinni to zrobić. Być może dziś ogląda nas więcej osób spośród tych, które w Stanach Zjednoczonych są na co dzień i nie są blisko waszego czy naszego środowiska w Stanach Zjednoczonych. Powiedz, jak najłatwiej to zrobić? To zależy też od miejsca zamieszkania, bo mówię, Pensylwania jest dużym stanem i prawie terytorialnie jak Polska, ale ja mówię tutaj o naszym powiecie Bucks County, gdzie od lat działamy praktycznie od 16 roku w różnych organizacjach tych lokalnych, republikańskich. Zresztą nasza kampania w 16 roku pomagająca Trumpowi była taka bardzo, bardzo rozkręcona w okolicach Częstochowy, amerykańskiej Częstochowy, bo to jest duchowa stolica Polonii i tam przybywa dużo Polaków, którzy mają sympatię republikańską i głosują. Ale myślę, że to jest dojście do lokalnych. Z nami się można kontaktować, bo nasz komitet, który działa z klubami Gazety Polskiej, Komitet Smoleńsko-Katyński, wiele listów wysłał do Donalda Trumpa, ale mówię, generalnie trzeba wchodzić w lokalne komitety i tam zakładać podkomitety polskie. Tak jak zrobiliśmy, dołączyliśmy w 20 roku na taki sławny Bucks County, takie wjazd poparcia samochodowe. Objechaliśmy cały powiat w ciągu 5 godzin do każdej miejscowości z flagami. Zresztą Telewizja Republika to relacjonowała też, bo byliśmy na tym wiecu. Także lokalne komitety, bardzo lokalne i zakładania Polski grup. Moja żona działa w klubie republikańskim właśnie w powiecie Kobiety na rzecz Trumpa.
I przy każdym tanszym... Wszystkich Polaków namawiamy do lokalnej aktywności, do poszukiwania kontaktu również z klubami Gazety Polskiej. Tadeusz Antoniak, dziękuję. Zapraszamy na stronie, my jesteśmy otwarci, my damy kontakty do każdej lokalnej... Dziękuję mu uprzejmie za to spotkanie. Z nami jest również Miłosz Lodowski, obserwujący i komentujący również na naszej antenie od lat politykę, nie tylko polską, ale amerykańską. Dzień dobry, witaj Miłoszu. Powiedz, jakie są twoje przemyślenia po tym, co już wiemy, no, od kilku godzin. Informacja o zamachu nieudanym na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest, no, główną informacją w tej chwili na świecie.